Bitwa pod Beresteczkiem, czyli bitwa stoczona w czasie Powstania Chmielnickiego i miała ona miejsce od 28 czerwca do 10 lipca 1651 roku. Oczywiście została przez nas wygrana. Miała ona miejsce na Wołyniu, naszymi siłami dowodził król Jan Kazimierz, a siłami kozacko-tatarskimi Bohdan Chmielnicki, Iwan Bohun i Islam Girej. Nasze siły liczyły 20 tysięcy jazdy, 14 tysięcy piechoty oraz 30-40 tysięcy pospolitego ruszenia, czyli szlachty, która przybyła walczyć w obronie naszej ojczyzny. Natomiast po drugiej stronie stanęło 40 tysięcy zaporożców, od 40 do 60 tysięcy czerni oraz około 30 tysięcy Tatarów. My mieliśmy też około 95 dział, przeciwnicy dysponowali 60-70 działami. Tu przewaga w artylerii jest czymś zaskakującym, ponieważ najczęściej ta nasza artyleria, niestety, była słabsza, przeważnie była słabsza od artylerii przeciwnika. Niestety. Tak właśnie było w XVII i XVIII wieku. Po ugodzie zborowskiej nikt nie był zadowolony z wyników tej ugody. I ten bunt, powstanie Chmielnickiego, po prostu dalej się tliło. Obie strony prowadziły przygotowania do wojny. I tutaj wyjątkowo, co niestety trzeba podkreślić, przygotowania naszej strony były prowadzone w sposób bardzo profesjonalny, skuteczny. Udało się przecież zebrać 30-34 tysiące żołnierzy regularnych, żołnierzy zawodowych, doświadczonych. Potrafiących wykonywać rozkazy i będących naprawdę prawdziwymi, profesjonalnymi żołnierzami. Tutaj może nie będę wymieniał poszczególnych oddziałów, ale naprawdę 34 tysiące doświadczonych, zawodowych żołnierzy to było coś, co raczej się nie spotykało, jeśli chodzi o nasze wojsko. Ale przejdźmy już do bitwy. Tuż przed bitwą odesłano około 2000 jazdy, żeby stłumić bunt kostki napieralskiego w Rzeczpospolitej, no ale to nie był tak duży wpływ na, na liczebność naszej armii, żeby po prostu miało to jakieś znaczenie. Gdy wojsko koronne dotarło do Beresteczka, pod Beresteczko, zaczęto budować obóz. Początek walk to nadejście Ordy 28 czerwca. Wbrew, można powiedzieć, tradycji, Jan Kazimierz nakazał, Używali nowoczesnego zachodniego szyku ustawienia naszych wojsk. W pierwszym dniu, który był dla nas zwycięski, walczyło około połowy naszych sił. Drugi dzień, 29 czerwca, to przeprawienie się piechoty kozackiej przez rzekę i zgrupowanie całości tych wrogich sił przed nami. W tym dniu, siłami jazdą tatarsko-kozacką, dowodził Islam Girej. Ale jego siły zostały oczywiście pobite, i tu co ciekawe, część naszych sił tak mocno zagalopowała się do przodu w, w kontrataktu, że w pewnej części dostała się do niewoli. Ten nasz atak był tak skuteczny. Taki rozstrzygający dzień to 30 czerwca. Znowu ustawiono polskie siły, polsko-litewskie siły. Według tych nowoczesnych standardów, tu Jan Kazimierz nie zgodził się z tymi. Radami starszyzny, która chciała po prostu walczyć tak jak walczono kiedyś, i ustawił te siły w taką szachownicę, ustawiając piechotę, konnice w odpowiedni, nowoczesny sposób. Tutaj 30 czerwca to doskonałe użycie piechoty, konnicy oraz artylerii. I chociaż walki toczyły się nie zawsze pomyślnie tego dnia, również na niektórych kierunkach nam się nie udawało, za co też ponosiły winę, niestety nie zawsze wykonywane rozkazy, to jednak w końcu Han Islam Girey stwierdził, że bitwa jest przegrana i po prostu salwował się ucieczką. Zanim ruszył Chmielnicki ze swoją starszyzną, czy to chciał go sprowadzić dalej do bitwy, czy po prostu też najprawdopodobniej zwiewał, bo był pewny, że bitwa zostanie przegrana i wygraliśmy. Przy stracie około 350 ludzi. Straty Tatarsko-kozackie były bardzo duże. Do tego wzięliśmy kilka, kilkanaście tysięcy ich do niewoli. Zdobyliśmy też tabor tatarski. Ale to oczywiście nie był jeszcze koniec bitwy, ponieważ nadchodząca noc pozwoliła taborowi kozackiemu się wycofać na bagna i tam zaczęła, jak to miała w zwyczaju, budować obwarowany obóz. Pamiętajmy, że kozacy byli w tym doskonali, czy to w bronieniu się z taboru, czy też w budowaniu Obwarowań. To właśnie w tym piechota kozacka była doskonała i potrafiła się świetnie bronić. No i kozacy stworzyli bardzo szybko taki obwarowany obóz, gdzie zamierzali się bronić. Zamknięte tam zostało około 50-60 tysięcy kozaków zaporoskich i czerni. Oczywiście mieli oni zamiar wybudować groble i się wydostać. Trzy dni można powiedzieć, że właściwie nic się nie dało. Dopiero 4 lipca rozpoczęło się takie prawdziwe oblężenie. Co nas nie powinno zdziwić, nasze pospolite ruszenie już zaczęło się nudzić i burzyć. Ponieważ bitwa wygrana, jakieś zamieszania w Rzeczpospolitej, no to pasowałoby się cofnąć i zostawić ich w spokoju, na co oczywiście król nie chciał się zgodzić. 7 lipca kozacy rozpoczęli próby rozmów, ale postawiono im bardzo trudne, ciężkie warunki. Oczywiście no nie było w naszym interesie ich wypuścić. 10 lipca około godziny 10 wśród kozaków wybuchła panika. Myślano wśród kozaków, że dowodzący nimi Iwan Bohun razem ze starszyzną kozacką uciekł, czy też ucieka. I kozacy zaczęli uciekać. Część przez tą niedokończoną groblę, część innymi miejscami. No i oczywiście siły Rzeczpospolitej uderzyły. Zginęła prawie połowa z nich. Najprawdopodobniej w tym dniu zginęło do 30 tysięcy Kozaków. Straty nasze wyniosły w całej bitwie około 700 ludzi. Straty kozacko-tatarskie, około 40 tysięcy ludzi. Czyli straty były bardzo duże. Zwłaszcza te straty kozacko-tatarskie, a raczej kozackie dnia 10 lipca. Niestety po bitwie szlachta, to pospolite ruszenie, stwierdziło, że wraca do domu. Bitwa wygrana, wracamy do domu. W chwale, stajemy się legendą, niestety, ale to spowodowało, że nie udało się dobić tego powstania Chmielnickiego, wyeliminować tego mocnego, dużego zagrożenia na naszej południowo-wschodniej granicy, i to powstanie mogło dalej być kontynuowane. Bitwa niewykorzystana, jak często to miało miejsce w historii naszego państwa. Oczywiście. Część z tej szlachty obawiała się tych buntów chłopskich w Rzeczpospolitej, ale tak jak wspomniałem, były one w sposób bardzo skuteczny i oczywiście no, niezbyt przyjemny dla buntowników, tłumione i po prostu tego zagrożenia nie było. Gdyby ta szlachta się nie rozeszła, to wtedy można by kontynuować uderzenie i dokończyć to, co zaczęto. Ale ta bitwa pod Beresteczkiem jest takim jednym z tych przepłysków w czasie powstania Chmielnickiego i pokazywała, że Jan Kazimierz, jednak kiedy miał odpowiednie siły w ręce i ci jego poddani nie buntowali się zbyt mocno, jak to na przykład miało miejsce kilka lat później, w czasie potopu szwedzkiego, czy też w jeszcze późniejszych latach, to jest skutecznym wodzem, który potrafi pokonywać nawet silniejszych przeciwników i naprawdę doświadczonych wodzów. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.